Tak jak powiedział tu klasyk, uważaj, bo to ma pierdolnięcie, tak? Nie? No. Wyjebie chłopaki, się? Odsuńcie się. O ja wysiadam. To zrób mi tą najsłabszą mapę. Tutaj zmienia się w rowerze elektrycznym na dół. Czekaj, no on się ulatuje na razie poczekaj. No to baterię wymienię. Trzeba poczekać. Michał? Można go odłączyć już? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, no. Dajcie jeszcze mu chwilę. To jest 24%. Tu przerzucasz i słuchaj, na jedyneczce gdzieś. Pamiętaj, że masz tak. Gdzieś wyświetlacz jest tutaj. Dobra, to trzeba, ale w każdym razie tymi guzikami, tak? Tu ci się będzie świecić. 1, 2, 3, 4, 5. I sobie daj najpierw na jedynkę, później na dwójkę. Trójka już naprawdę to jest taka, że można jechać pro. 4 i 5 to jest w ogóle bez sensu, że tu jest, bo to tak naprawdę gdzieś w Stanach na takim torze typu Glen Helen czy gdzieś, to może można to wykorzystać. Albo na kilku, może trzech czy czterech torach w Polsce, nie? Ale tutaj ten piąty bieg jest totalnie w ogóle niepotrzebny, nie? Tym się przerzucał od środku? Tak. Powiem ci, piątka jest naprawdę taka... Był Maciek Zunek z tym, z synem jeździli na trójce i... zupełnie wystarczające to jest, wrzucili na piątkę, to po prostu jazda jest wtedy taka niepłynna, bo dodajesz gazu, puszczasz, dodajesz... O, idzie na koło. Instrukcja obsługi. Włączasz, bo to... Tym to bym się wywalił od razu. O, idzie niesamowicie. Ja pierdzielę. A idzie się przyzwyczaić do jazdy elektrykiem? Ile jeździ do dni? Nie wiem, ja jeździłem jednym i drugim. Ale długo? Long time? Wyjeździłem baterii i się tam spuścił. A tak wyjeździłem? No, ale to nie było do 30% baterii. Aha. Ty, to nic nie słychać. No Piotr, no spróbuję, tak. Nie? Chcesz spróbować? Mapa tak. Numer 1, czyli ta najmocniejsza dla kolegi. Dobra. Okej. A nie ma połówki? Nie ma hamulca, nie? Nie ma hamulca, nie ma głośnego dyfuzora. Masz podtrzymać ci piwo, Jarek? No, czyli tu są hamulce, tu z przodu. Tak, wszystko. Hamulce, tył, przód. Ja pierdziele. Jest, wyłączasz baterię. I dobra. Tak, jeżeli będzie 5%, to od razu wtedy zjeżdżasz, dobrze? Dobra. Maksymalnie 2 okrążenia. Dobra. No, potem będzie ten. To aż mam Pietra. Kurde. Nie jechać. I teraz tak, trzeba będzie jakbyś się chłopaki ściągnąć. No już go ściągam. Ile on waży? 118 kg. Ojeny, tu... To środek ciężkości się nasi, bo bateria jest z przodu mocno, nie? Ja pierdzielę. Dobra, to ja usiądę wysoki. Pierw. No, on jest wysoki. No. Dobra, i teraz tak, włączamy sobie tutaj. No. Tutaj, przytrzymaj. Dobra, już jest włączony. Jak... Mamy teraz N-kę, tak? Tak. Teraz włączasz sobie tutaj na dół, kliknij. I mamy, no jeszcze raz kliknij, delikatnie, to tak jedyneczką. Poczekaj, a weź puszczę. Na żółto się nam świeci, a powinna na zielono. Testy, jak chcecie okay. Zobaczyć, jak jeżdżą, to tamtędy trzeba iść. A teraz. Idźcie sobie najlepiej popatrzeć, później się pogadamy. Ale. Czekaj. On mnie nie lubi. No i coś się zaprzy ten. Piotr mówi, że proformę zmienię z Alpy na tego. Jak się przyjadę. Czekaj, zobaczymy. Jeszcze tylko telefon wyciągnę. Ten telefon jest dokładany, czy tak, to... Tak, wszystko jest wszystko jest w tym. Czyli nie trzeba mieć swojego. Nic swojego nie trzeba. Wszystko robi tutaj cały ten system. O, jesteśmy. I teraz klikasz sobie tutaj dół. I przełącz. Jest na trzeciej mapie. Na tak? Trzeciej, no. Czasami potrafi się zawiesić. To jest telefon, trzeba go wyciągnąć, włączyć jeszcze raz aplikację. I teraz zmieniamy na jedynkę. Dobra, jedyneczka. I neutral wciskasz tu czerwonym delikatnie, przytrzymujesz chwilkę, zawibruje, trzymaj, zawibruje, tak? Już, widzisz? N-ka. Aha. I wtedy już przepustnica nie reaguje, tak? Okej. Okay. Zaczynamy od jedynki. Dobra. Góra, dół. I tu góra to jest do góry, a dół do dołu. Dobra. Na prostej najlepiej sobie przerzucić. Gazówek. Nie? Zobaczysz, jak reaguje. Czyli poczekaj, dobra, to ja ruszam, nie? Dobra.
No fajnie, bardzo. Uwaga, bo jadę. Inaczej oddaję gaz. Patrzcie dobrze, dwa wyjdzie. Dobra, nara. Kurde, pierwszy raz elektrykiem, ja pierdzielę. Nie mam pojęcia. Nic nie słychać. Podobno klei. Jadę teraz na jedynce. Mam dwa hamulce. Nie mam tylnego, ja pierdzielę. Nie wiem, który jest który. Więc będę hamował obydwoma. Dwa okrążenia mam. Kurde, ja naprawdę nie wiem, który jest który. Ja bez tego nożnego hamulca głupieję, nie? Czekajcie, zmienię na wyższą. Czekaj, co mi zablokowali? Dwójka się zbiła, dobra. Nadal nie wiem. Czekaj, oś ta łączka. Ja muszę jechać tu ostrożnie. Ale tego hamulca mi tylnego brakuje, ja pierdzielę. Ale faktycznie, no klej, tylko żebym wiedział jeszcze, który to jest ten hamulec. Czekaj, zaraz mnie tutaj... O Jezu, jak to na koło wyrywa, ja pierdolę. O Jezu, nie no, ciągnie na tej dwójce. Ja trójki to w ogóle nawet nie włączam. Czekajcie, który to jest ten tylny? Bym ja wiedział. Spróbuję, poczekaj. Ten będzie tylny tam, gdzie sprzęgło, dobra. Ale powiem wam, no przyjemnie się tym jedzie. Co prawda ja wam tutaj hardkoru żadnego nie pokażę. Czekaj, na 20% baterii. Ale ma to moc. Kwestia przyzwyczajenia do tych hamulców. Jest tylny. Dobra, zjadę sobie tutaj. Tu baterii nie mam za dużo. Dawno nie jeździłem po torze. Wow! Wow! Pierwsza gleba, pierwszy wypadek, kuźwa, z elektrykiem. Nieźle. I to nie z mojej winy. Ja stałem. Nie no, przyjemna jazda jest elektrykiem, muszę wam powiedzieć. A mocy to naprawdę ma dużo. Ja na, co tam, na drugiej mapie. I trzeba naprawdę uważać. Lata na czwórce jechał. Baterię,
Ile mamy? 14. Dobra, zostawiamy go. Nie chciałem wyładować, żeby ktoś miał szybciej jazdę. Dobra, super. Neutral. No, i zsiadamy dopiero. Jakie wrażenia? Chcesz wiedzieć? No, za chwilę. Najpierw do ładowarki podłączę. Dobra. Tam jest kamerzysta, daj mu. Nie, nie musicie wstać, bo on ma stopkę. Wchodzi w ten. Aha, ten ma stopkę, dobra. Ten ma stopkę, będzie łatwiej. To ciężkie jest. To trochę waży, nie? Powiem ci, wciąga ta jazda nim, wiesz? Na dwójce jechałem, Max. To co, Ania ma zmienić? Ale się przestraszyłem, jak trochę dałem gazu. Fakturę z bagiem na Starka, czy co? Masz tam? Popie. Jeszcze kawałeczek kabla by się przydał. A czemu, to on nie wychodzi ten kabel, czy co? Nie, nie, nie. No dobra, poczekaj. To trzeba go postawić. Z drugiej strony go ewentualnie. Albo podstawmy go na to. A wy macie siłę, żeby stawiać. A jak z subletą? Poczekaj, teraz zobaczę. Wiesz, jakie wrażenia? Kurde, powiem ci. No fajnie, tylko trzeba umieć tym jeździć, nie? Znaczy, tym no, lepiej na pewno się nauczysz niż na dużym motorze, bo kupisz 200, to będziesz musiał ją piłować 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, wiesz. No. I kupisz większy motor, no to będzie cię sponiewierał. Kupisz za mały, to trzeba będzie za mocno cisnąć, nie? A tutaj sobie ustawisz, co chcesz. Chcesz dwusuwa, to sobie ustawiasz dużą moc, zero hamowania silnikiem. Chcesz czterosuwa, ustawiasz sobie taką bardziej liniową moc i duże hamowanie silnikiem. Można to ustawić. To wszystko tutaj ustawiasz, to w tej chwili się nie pokażę, bo jest ładowany. W trybie ładowania, ale możesz sobie konfigurować dowolnie. Możesz, on ma 5 poziomów, jest od standardowej, tak jakbyś przełożył MX125, później masz taki pośredni. Później trójka to jest klasa MX2, czyli 250 i normalnie później robisz sobie 80 koni, czyli tak jakby klasa Open, czyli on ma 25% koni więcej niż najmocniejsza 450 seryjnie produkowana, a moment obrotowy ma prawie 2,5 raza większy, bo ma prawie 900 Nm. No przekonałem się, wiesz, trochę przyłożyłem na przygórce, nie, to mnie aż... Także to jest kompletny motocykl dla każdego, bo pojedzie na tym i ktoś, kto zaczyna i naprawdę przedwczoraj jeździł 12-krotny mistrz Polski w motocrosie Maciek Zdunek z synem Antkiem, którzy teraz jadą właśnie Puchar Niemiec i Puchar Holandii. I naprawdę co oni robili z tymi sprzętami, to nie do opisania jest, nie? A z drugiej strony przyjdzie konkretny, totalny amator, włączy sobie poziom 1 i jedzie jak na rowerze zwykłym, nie? No, tak jak ja. I tutaj nie ma takiego, że tak powiem, problemu z doborem motoru, co kupić, nie? Wiesz, o co chodzi? Tak. Bo zawsze się zastanawiasz, 4,5, 300, czy 200, czy 400. Czekamy, zobaczymy, jak to będzie. Proformy nie zmienią. Nie? Nie. Zostaje Alp. Alp. Bo Alp jest do wszystkiego, nie? No. Nie pojedziesz na miasto i w ogóle... Nawet do ciebie, do Gdańska przyjadę. Ten jest mocniejszy czy słabszy? To samo. To samo. To samo. Jest mocny. Czy ten jest enduro, a ten jest cross? Na pewno się różni to. Nie wiem, który to jest w sumie enduro. To jest cross, to jest enduro? To jest enduro, koło 18 hamulce jak w rowerze, a to jest motocrossowy koło 19 hamulce. A hamulec z tyłu tu jest, no kurde. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.